na różnych kierunkach spotyka się specjalistyczną wiedzę, ale w dosyć wąskiej dziedziny. Tutaj pokazujemy, że tak naprawdę najważniejsze to co trzeba włączyć w pracy, to włączyć mózg, to włączyć myślenie o całości. No i tutaj właśnie doceniam, że mieliśmy szansę od takiego bardzo kreatywnego, pojechanego wręcz obszaru, po strategie biznesowe, po elementy prawne, finansowe. Jest tak naprawdę bardzo przekrojowo i dla każdego coś dobrego. Wierzę, że skorzystają z tego na pewno menedżerowie i to różnych działów i na różnych szczeblach, na różnych szczeblach hierarchii w firmach. Na pewno skorzystają z tego projektanci i widzę też taki potencjał dla wszystkich firm kreatywnych, czy agencji interaktywnych, agencji marketingowych, reklamowych. Realne korzyści. Przede wszystkim możliwość poznania nowych horyzontów, nowych narzędzi do prowadzenia biznesu. Widzę tutaj taką szansę połączenia wszystkich elementów i spojrzenia takiego holistycznego na firmę czy na projekt. Dla mnie te studia są rzeczywiście przydatne. Natomiast duża część tematyki jest skierowana ściśle dla designerów, dla pracowników działów marketingu, dla pracowników firm, które zajmują się badaniami rynku. Bardzo szerokie spektrum wiedzy otrzymuje się w tym studiu. Wreszcie w jednym miejscu spotkały się dotychczas osoby, które kształciły się w różnych miejscach, bo osobno to byli projektanci, osobno to były osoby zarządzające i nagle wreszcie przy tym projekcie i przy tego typu studiach zaczęły ze sobą rozmawiać po to, żeby projekty czy prowadzone przedsięwzięcia były realizowane z jeszcze większym sukcesem. Myślę, że to jest unikatowa w skali kraju formuła tego typu studiów. Właśnie ta praca, cały czas praca na konkretnych przykładach i przekładanie wiedzy teoretycznej na rozwiązywanie problemów od razu. I to wtedy daje niebywałe doświadczenie.